Dzień dobry, Rafał Kozłowski, serwis Autolux. W czym mogę pomóc? Dzień dobry. Wyczytałem w internecie o Państwa serwisie i chciałbym się umówić na wymianę oleju. Czy można by było to jakoś... Czy byłoby to dostępne? Kiedy chciałby się Pan umówić na wizytę? Jak najszybciej, najlepiej zaraz. Bardzo mi przykro, no ale w tej chwili wszystkie stanowiska mamy zajęte. Czy mógłby Pan popatygować się do nas za godzinę? No to świetnie. Jaki to samochód? Tak. Okej, rozumiem, zanotowałem. Podczas wymiany wymieniamy również filtr oleju. To świetnie. Proponuję Panu również wymianę filtra powietrza oraz filtra kabinowego. Wie Pan, z tym przebiegiem przysługiwałaby już taka wymiana. Co Pan na to? Cieszę się. Zapewniam, że nie będzie Pan żałował swojej decyzji. A czy w Pana aucie był może wymieniany rozrząd? Jak dawno Pan go kupił? Okej, rozumiem. W takim razie zapraszam Pana za godzinkę do naszego serwisu. Do widzenia. A to dziękuję bardzo. Do widzenia. Poszedł. Dzień dobry, byłem umówiony na wymianę oleju. Witam serdecznie, oczywiście pamiętam. Zapraszam Pana do góry. Na początek poproszę Pana o dowód rejestracyjny pojazdu i Pańskie dane. Tu dane takie same, jak i w dowodzie. Dziękuję. Świetnie się Pan przygotował. Dobrze, sporządzimy teraz zlecenie wstępne. Więc tak, w Pańskim samochodzie zostanie wymieniony olej wraz z filtrem oraz filtr kabinowy i filtr powietrza. Na to się umawialiśmy, prawda? Tak, tak. Ile to będzie rozłożone? Już Panu podliczam. Tutaj wchodzi tyle litrów oleju, 5W40, dobrze, filtr powietrza, kabinowy, razem z robocizną wyniesie to Pana 250 zł. Dobrze. Rozumiem. Zaproszę teraz Pana do Pańskiego samochodu, sporządzimy protokół oceny wzrokowej, dobrze? Dobrze. To zapraszam. Tak, tak, było. Rozumiem. Poproszę Pana jeszcze, żeby wsiadł Pan do środka. Sprawdzimy poziom paliwa. Proszę bardzo. Dziękuję, może Pan zgasić. To wszystko? Tak, oczywiście, to już wszystko. Zapraszam ponownie do Pana. Okej, wszystko gotowe. Proszę bardzo, tu jest dla Pana kopia zlecenia wstępnego. Proszę złożyć łaskawie swój podpis tutaj, w tym miejscu. Dobrze. Nie, to jest dla Pana, bo to jest kopia. I teraz tak, poproszę o kluczyki od samochodu. Dziękuję bardzo.
Za chwilę przyjdzie do nas nasz mistrz serwisu, pan Szymon Adamczyk. On zaprowadzi pański pojazd na stanowisko naprawcze oraz powierzy zadanie wykwalifikowanemu mechanikowi. Dobrze. Panie Adamczyk! Dzień dobry, jestem mistrzem serwisu. Dzień dobry. Szymon Adamczyk. Poproszę kluczyki, zabezpieczę pana samochód przed zabrudzeniem, wprowadzę go na stanowisko pracy. Mam nadzieję, że nic złego się nie stanie z moim samochodem. Nie, zapewniam, że mechanicy są naprawdę wykwalifikowani. Zapraszam z kolegą do poczekania. Zapraszam pana. Dziękuję bardzo. Przemek, odpięć korek w lewo oleju. Przyprowadź wysaki oleju. Przemysław, podaj tu 13. Kurczę, nie mogę kręcić, Marcin. Możesz przyjść mi pomóc? Co się stało? No nie mogę korka z pustowego oleju podkręcić. Okaż mi to. Dzięki, Marcin. O, siema. Cześć. Razem do ciebie tutaj. Cześć. O, dzięki. Zobaczmy. Dobra, tu olej się zgadza. Ok. Tu mamy filtry. Tak. Ta marka. Dobra. Okej, dzięki. Czy to się zgadza? Podpis to później wszystko. Jasne, jak zawsze. Proszę. Dzięki. Na razie, cześć. Przemek, możesz zmienić filtr oleju? Kasper, kręcisz korek spustowy. Dobrze. Poszło. 4. No wiesz, no po co dwa.
Dzień dobry. Nazywam się Mateusz Kamiński, jestem właścicielem tego serwisu. Miałbym do pana prośbę, żeby wypełnił pan krótką, anonimową ankietę. Oj, nie wiem, to chyba długo zajmie. Ależ skąd? Ankieta jest krótka, źle sformułowana. Wystarczy zaznaczyć tak lub nie. No dobra. Dziękuję za poświęcony czas. Chłopaki, odciągnijcie łapy. Rafał, mógłbyś mi sprawdzić, ile wchodzi oleju do tego silnika? No, wiedziałem, że o to zapytasz. Poczekaj chwileczkę, zaraz ci sprawdzę. Kolt 1.3, tak? Tak, tak. Dobra. Cztery i dwa litra. Dziękuję bardzo. Spoko. Chłopaki, do tego silnika wchodzi 4,2 litra oleju. Kasper, możesz dać olej? Tak. Przemku, proszę odłóż. Przemek, możesz podłączyć wyciąg spali? Tak. Szymon, mógłbyś odpalić silnik? Tak, już idę. Sprawdziłby, czy kontrolka zgaśnie. Ciśnienie oleju. Przemek, możesz sprawdzić stan oleju? Ty, Kacper, mógłbyś wymienić filtr kabinowy przy okazji? A następnie ty, Karol, wymienisz filtr powietrza. Dobrze. Zgadza się. Dobra, chłopak, to otwierajcie garaż i wyjeżdżamy. Panie Snarski, mam dla pana bardzo dobrą wiadomość. Pański samochód jest już gotowy. O, jak szybko, cieszę się. Super, zapraszam za mną do biura. Dobrze. Proszę, proszę tędy. Zapraszam pana. Okej, dobrze, wszystko gotowe. Proszę bardzo, tu mam dla pana fakturę. Pozwoli pan, że ją panu objaśnię. Więc tak, olej 120 zł, filtr oleju 20 zł, filtr powietrza 30 zł, filtr kabinowy 20 zł, robocizna 60 zł, razem 250 zł. Na taką kwotę się umawialiśmy, prawda? Tak, tak, tak. Świetnie. Proszę złożyć swój podpis. O, tutaj. Poproszę o pieniądze. Dziękuję bardzo. 250 zł, zgadza się. Tak, dziękuję. To jest dla pana. Proszę bardzo o to kluczyki. I zapraszam pana na odbiór pojazdu. Mam nadzieję, że jest pan zadowolony z usług naszego serwisu. Tak, tak, szybko. Tanio, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, polecamy się na przyszłość. Dziękuję. Zapraszam ponownie. Do widzenia. Do widzenia. Dobra. Siema, co tam? Siema, cześć. Jak tam się dzieje, Mino?
Jakieś problemy były? Nie, słuchaj, żadnych problemów nie było, wiesz. Zmęczony jestem, klienci walą drzwiami i oknami, no ale czego się dla klientów nie robi. A prawda? Dużo pracy było? No, było sporo, słuchaj. Mhm. Dobra, więc tak, tutaj masz zlecenia, które są obecnie wykonywane. Tu w terminarzu będziesz miał umówione wizyty klientów. Ogarniesz to, prawda? Tak, tak, raczej bez problemu. No dobra, okej. Okay. No to słuchaj, to co? Ja już chyba mogę lecieć, tak? Tak, bez problemu. No dobra, no to dzięki wielkie. Trzymaj się. Na razie. Miłej pracy. Na razie, dzięki. Siemano. No siema. Jak mam ci? Dużo pracy, klienci walą drzwiami z nami. Nic dziwnego, serwis ma świetną renomę i dobre reklamy. No właśnie, słuchaj, na drugim podnośniku masz Volvo S60. Zacząłem w nim wymieniać rozrząd. Stare części są już zdemontowane. Trzeba założyć nowe. Dasz sobie z tym radę? Klient nie może czekać. Jasne, nie ma problemu. Zaraz się za to zabiorę. Okej, okay, to ja z panem. No na razie. Dzień dobry, może mi pan pomóc. Dzień dobry, a co się stało? Coś niedobrego się dzieje z moim autem. To było straszne, myślałam, że zginę. Ale spokojnie, jest już pani z nami. A co dokładnie się stało? Od kilku dni jej samochód nie chce hamować, a dzisiaj, gdy nacisnąłem hamulec, coś pisnęło, nie wiem, coś uderzyło. Wydaje mi się, że to mogą być klocki hamulcowe, ale nie jestem pewien. Lepiej będzie, jeśli weźmiemy samochód na warsztat i to sprawdzimy. Proszę mi powiedzieć, czy te odgłosy były z przodu, czy z tyłu samochodu? Wydaje mi się, że chyba z przodu, ale może i z tyłu. Nie wiem, jestem cała w nerwach. W tym autem podróżują też moje dzieci. Spokojnie, za to mamy bardzo dobrych diagnostów i mechaników, którzy postarają się ustalić przyczynę tej usterki oraz ją wyeliminować. Ale najpierw muszę sporządzić zlecenie, dobrze? Dobrze. Będą mi potrzebne pani dane osobowe. Pani godność? Dominika Jadis. Mhm. PESEL może pani swój pamięta? Tak. Mhm. 9705-19-1980. Numer kontaktowy, jakiś telefon? 503-216-120. Mhm. Ma pani może jakiegoś maila czy coś? W razie jakby pani nie odbierała telefonu, to wyślemy pani powiadomienie na maila. Nie, ja nie posiadam, ale na pewno odbiorę z telefonu. Dobrze, dobrze, zrozumiecie. A ma pani może dowód rejestracyjny? Spiszemy dane samochodu. Proszę poczekać, ja dobrze. Poszukam chwilę. Dobrze, spokojnie. O, proszę, to będzie to? O, tak, tak, dokładnie, dziękuję. Sporządzając raport oceny organoleptycznej, zauważyłem, że ma pani bardzo wysoki przebieg w samochodzie. Chciałbym się pani zapytać, kiedy ostatnio pani wymieniała rozrząd? Rozrząd? Mhm. Coś mi mówi ta nazwa. Zdaje mi się, że jakiś czas temu nasz kolega mówił mężowi, że trzeba coś z tym zrobić. Ale gdzie tam? Mój tam mąż to by tylko pił piwo z kolegami. Nawet o samochód nie ma czasu zadbać. A co dopiero o żonę? Ale spokojnie. Mamy bardzo dobrych pracowników, którzy się na pewno zajmą pani problemem. Chciałbym jeszcze pani zapytać, czy zgadza się pani na wymianę tego rozrządu? No skoro już jestem, niech będzie. Tylko właściwie co jest ten cały rozrząd? To jest ten cały rozrząd, to wyjaśni pan nasz mistrz serwisu, dobrze? Dobrze. A ja teraz do końca wystawię zlecenie. Dobrze. Proszę tutaj o pani czytelny podpis i dzisiejszą datę. Tutaj, tak? Tak, tak, dokładnie. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Zarzek, może pan na chwilę do biura? Tak, o co chodzi? Dzień dobry, to jest nasza klientka. Czy mógłby się pan zająć jej pojazdem? Dzień dobry, nazywam się Daniel Zaczek, jestem mistrzem serwisu o tej zmianie. Proszę budżyki zabezpieczyć pani pojazd i zająć się naprawą. Proszę bardzo, a mógłby pan powiedzieć, co to jest ten kolejny rozrząd, którego mój nieudacznik życiowy nie mógł wymienić? Rozrząd, tego pani prosi powiedzieć. Jest to układ, który jest odpowiedzialny za pracę silnika. Otwiera on i zamyka zawory w silniku. A drogie to jest? No, w przypadku awarii jest to koszt remontu całego silnika, czyli dosyć spory. Jak ja go tylko dowy, no tydzień będzie trwał na wycieraczce. Spokojnie, my się wszystkim zajmiemy, nie będzie takiej potrzeby. Dobrze. Pozwoli pani, że teraz zawołam mojego kolegę, który zaprowadzi pani do poczekalni, dobrze? Dobrze, dobrze. Panie Moryc! To jest nasza klientka, czy mógłby się pan nią zająć? Tak, zapraszam za mną. Nasza poczekalnia.
Ania może trochę odpocząć i poczekać na odbiór auta. No, jest tu całkiem ładnie, mogę poczekać. Ma pani ochotę na ciekawy? Tak, poproszę. Proszę, tu jest kawa i ciastko od firmy. O, dziękuję bardzo. Nawet nie miał pan pojęcia, jak dobrze to dla mnie zrobi. Witam panią serdecznie. Mam na imię Arkadiusz Orłowski i jestem zastępcą właściciela tej firmy. Czy miały pani ochotę wypełnić ankietę dotyczącą jakości usług naszego serwisu? A długa jest ta ankieta? Absolutnie. Pytania są tak skonstruowane, że wystarczy zaznaczyć odpowiednią odpowiedź. Dobrze, ale powiem panu, że już dzięki tym ciastkom jestem bardzo zadowolona. Miło mi to słyszeć. Dziękuję. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia. Zadbajcie o ciebie, wydawać z tobą siano. Praktykanci, otwórzcie drzwi! Dawid, odkręcaj szczęki. A ty, Zbyszku, weź szczotkę i je oczyścisz. Dobrze, robi się. Siemano. Cześć. Tutaj masz to rząd i klocki do gozna. To papiery zniosę do biura. Dzięki. Na razie. Siema. Cześć. Zdanie mówisz, że nie ma rady. Tak, ja robię klocki, a ty zrobisz rozrząd. No, już wziąłem sobie ode mnie jednego. No, dobra. Cześć, leży na stole. Wyżej, podaj się do nas, prawda? Proszę. Dobra, wszystko jest dobrze zamontowane, możecie zakładać koło. Chodź, Wyszyk, ty mi pomożesz przełapać koło. Szpilka. Pamiętaj, żebyś na krzyż dokręcał. Dobrze, dobrze. Jak to, Patryk? No ja skończyłem, wszystko wymienione. No i elegancko, a rozrząd? No właśnie skończyłem, można wyjeżdżać. Młodzi, otwórzcie bramę. Mogę
pani dobrą wiadomość. Pani samochód jest już gotowy do odbioru. O, super. Myślałam, że potrwa to dłużej trochę. Zapraszam za mną. Proszę, niech pani usiądzie. Dobrze, pani auto jest już gotowe. Mhm. Tutaj ma pani swoje kluczyki. Wiem. A teraz niech pani pozwoli, że przedstawię pani kosztorys. Tak, za klocki hamulcowe płaci pani 100 zł. Mhm. Za rozrząd 800 zł. Mhm. A za robocizna 400 zł. A razem to wynosi 1300 zł. Myślałam, że to będzie drożej. Od tej pory będę przyjeżdżała tylko do was. Widzi pani. Dla pani będą specjalne teraz rabaty. Mhm. Proszę. Chciałbym pani zapytać, zapłaci pani gotówko, czy będzie to przelew na konto na przykład? Przelew na konto. Dobrze. Mogłaby pani podpisać tutaj? Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze dam pani kopię. Proszę. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze, dobrze. Fresh out the house, got the beat. As I ride up and down Martin Luther King Drive, standing tall, looking down. Boys snitching all day, I look around on the floor. Come in a silver and sell 5 pound on the block. Ain't you ever seen a young player clown in the draw? Ain't nothing to a G. Spit fluid, need groups of pursuing me as if it's more than two of me. Money, my Chevy earned, and Tuesday is ocean blue. 28 sit over you, Ferrari drops and Rover's through. You sit them out, TVs, I'ma flip them out. 50-50 bang, tell them, ship it out. I'm coming down, shining rose gold, feeling like a Mac pose. Cadillac with 5 moves, make these suckers hate mode. Right, we do this every night with the same big faces, make me lame to a bite. I got that top now, I got the tits now, I got the real now, I'm working boss now, I'm doing it. I'm doing it. I'm doing it. Do your thing. I'm doing it. I'm doing it. Do your thing. I'm doing it. I got that top now, I got the tits now, I got the real now, I'm working boss now, holler and the Porsche's falling on their porches hollow. They call me Thunderbilt, coming down to something else. Shout it something else, hot enough to make the sun. Man, I got a spook blue Chevy, follow me no 24. Look at y'all cut this green diamond purple horse. Hey, Jane Barnes car, drizzle is a star. The spring wig was green, summer cut, this is an orange car. I got a curly hair, dirty red, eating lemon heads, leaning in the Lincoln world. Looking in the tenor, get your left side bent. Leave you laid out at Lake Wood by the lake. Color code rails, chop the streets till they rock up. Muscle car, straight bucket, look how it stands up. Yeah, I'm ain't the ride, look.